Witajcie kochani, 5 minut z majstrem, tym razem o innej porze dnia. Kochani, o co chodzi z tą aferą podkarpacką i tak zwanymi sekstaśmami? Bo to nie chodzi głównie o sekstaśmy. Sekstaśmy to jest tak zwana przykrywka. Jeśli pamiętacie bardzo dobrze, to z jakieś 2-3 lata temu majster urządził taką dosyć konkretną akcję, która właśnie była skierowana przeciwko prostytutkom, tak zwanym kurwom z Ukrainy i paru innym działaniom właśnie kierowanym z tamtych rejonów geograficznych, z Ukrainy, z innego kraju. Zostałam obrzucona hejtem, jak również straszono mnie prokuraturą z tego tytułu, że kogoś oczerniam. Obrzucono mnie zarzutem rasizmu. Afera podkarpacka ujawnia to, że majster miał rację i nie ma tam w ogóle rasizmu, jest tam zero rasizmu. I powiem szczerze, że oczekiwałabym raczej przeprosin z waszej strony, ponieważ okazuje się, że jestem bohaterem narodowym. Gdyż generalnie, no tak jak powiedziałam, seks afery to jest tylko przykrywka. Chodzi tam o to, że tak zwana grupa przestępcza, grupy przestępcze z Ukrainy, także niektórzy możni z parlamentu, z tak zwanego rządu ukraińskiego dokonywali zmian politycznych w kraju Rzeczpospolita Polska. Co za tym idzie, przyczyniali się do zamachu stanu na Rzeczpospolita Polska. Nie tylko chodzi o bezpieczeństwo, ale to można podciągnąć pod zamach stanu ekonomiczny, a także polityczny. Jeśli chodzi o sterowanie wyborami w Rzeczpospolita Polska. Dlatego, kochani, oczekuję przeprosin dosłownie od wszystkich oficjalnie z tego tytułu, ponieważ to dopiero tak naprawdę afera podkarpacka to jest wierzchołek góry lodowej, jest to tak zwana wisienka na torcie, bo sprawa jest dużo grubsza i dużo, dużo większa. Tak jak mówiłam, Patryk Wega mówi, że on niemal by stracił życie. Ja też on niemal bym straciła życie, tylko że na dużo większym hardkorze. I powiem szczerze, nie na tym poziomie chciałabym, że tak powiem, zakończyć całą tą przygodę w tej kwestii, aczkolwiek oczywiście dalej będę czuwać nad bezpieczeństwem wewnętrznym, jak również zewnętrznym państwa, ponieważ wtedy, kiedy staję w obronie nie tylko swojej, ale również mojego narodu, ponieważ jako monarcha Rzeczpospolita, ze względu na oficjalne powolutku wprowadzanie monarchii do, także na ziemiach polskich, stąd Rzeczpospolita Polska, taka oficjalna nazwa kraju, też mam taki obowiązek nie stać bezczynnie i przede wszystkim społeczeństwo muszę na to uczulać, bo rząd, co z tego, że rząd wie? Rząd jest niedużą grupą ludzi, jednak to całe zło tkwi jednak w społeczeństwie, a rząd wywodzi się poniekąd ze społeczeństwa. I taką, że tak powiem, ciachciętą rypostą zakończymy 5 minut z majstrem, chociaż tak naprawdę teraz wyszły 3 minuty, a z okazji weekendu pozostawiam resztę na utwór, można powiedzieć, Ruda tańczy jak szalona, bo mam taką myckę, ale że generalnie już taniec został zakończony, teraz przełączmy się na parkiet pomimo koronawirusa. Jak widzicie, nie nadążacie nad imprezą, chociaż teraz dopiero jest czas na tańce i balety na parkiecie i na dyskotece, a nie wtedy. I powiedzcie mi, z kim zielona ma się bawić.